Szanowni Państwo, zbliżają się wybory do polskiego parlamentu. W wyborach tych kandydują moi przyjaciele z listy Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Jednym z kandydatów, którego osobiście popieram jako były poseł, jako były prezydent Starogardu Gdańskiego do Sejmu, kolegę Edwarda Wójcia. Serdecznie polecam kolegę, bo po pierwsze jest konsekwentny, jest fachowcem w wielu dziedzinach, przede wszystkim w sferze gospodarczej. Uczestniczył w wielu procesach konsolidacji, ale również rozwoju specjalnej strefy ekonomicznej na Wybrzeżu. Jest także zwolennikiem i animatorem życia sportowego dzieci i młodzieży, a szczególną pasją w tej sferze to jest hipika, to są konie, to jest wszystko, co związane z rekreacją, właśnie jeżeli chodzi o konie, o to środowisko. W części wychowałem się w Starogardzie. O tak, to też potwierdzam. Szerokie związki właśnie z stadem ogierów w Starogardzie kolega ma, ale przede wszystkim jest bardzo aktywny w wielu innych dziedzinach czy sferach życia publicznego. Przede wszystkim kandydował między innymi w ostatnich wyborach samorządowych, w swoim środowisku tutaj gdańskim, także w życiu wielu organizacji społecznych, w których uczestniczy solidnie, jest, jak coś zaczyna, to i kończy to dzieło. Także potrafi zjednać sobie wiele osób w wszystkich tych inicjatywach, które podejmował, albo też, które podejmują właśnie inni. Z tego powodu właśnie polecam kolegę Edwarda. Startuję z listy wyborczej Sojuszu Lewicy Demokratycznej w okręgu wyborczym 25, a więc w szeroko pojętym gdańskim, z 8 pozycji na liście. Polecam Lwa Gdańska, Lwa Wybrzeża. Już dzisiaj chcę Ci życzyć przede wszystkim sukcesu wyborczego, no i mandatu posła Rzeczypospolitej Polskiej, a nie tego mandatu drogowego. Dziękuję ślicznie. Dziękuję bardzo za informację.